Eliksir szczęścia z Harry'ego Pottera. Wlewam złoty płyn do fiolki i jak widzicie, od razu zaczyna się dymić. Kolejny krok, brązowa buteleczka i stąd wlewam wszystko naraz. Niestety nic się nie dzieje. Instrukcja wskazuje na niebieską buteleczkę, więc ją odkręcam i wlewam wszystko. Mamy nowy kolor. Za pomocą pipety muszę dodać 3 krople krwi jednorożca. Bardzo to podejrzane. Czy ja chcę to pić? Nie wiem. I teraz muszę wlać resztę krwi jednorożca. Aha, dzięki za nic. Chyba, że te 3 pierwsze krople były bardzo ważne na przygotowanie eliksiru. Kolejny krok to plazma hipogryfa. Wstrzykawce! Naczynia krwionośne. Dobrze, że napisali, żeby ich nie rozwalić. Wyszło jak wyszło, ale lecimy dalej. Eliksir jest zdecydowanie bardziej krwisty. Teraz 3 łyżeczki startego kamienia filozoficznego. Używam tej pięknej srebrnej szpatułki. Okej, pierwsza łyżeczka, delikatnie. No dobra, walić to w sypie, po prostu cały kamienia filozoficznego nigdy za wiele. Czas wszystko wymieszać i rzeczywiście wygląda epicko. Zobaczcie, jak to wszystko bombluje.